Czego uczy mnie Biblia w Ewangelii według Łukasza w rozdziale trzecim, w wersetach od 21 do 38? A stało się, gdy cały lud był chrzczony i gdy też Jezus był ochrzczony i modlił się, że otworzyło się niebo. Wstąpił na niego Duch Święty w postaci cielesnej, jak gołąb, i odezwał się głos z nieba: Ty jesteś synem moim umiłowanym, w Tobie mam upodobanie. Gdy Jezus zaczął swoją służbę, miał około 30 lat, będąc, jak uważano, synem Józefa, Helego, Mattata, Lewiego, Melchiego, Jannaja, Józefa, Matatiasza, Amosa, Nachuma, Hesliego, Nanggaja, Mahata, Mattatiasza, Semeja, Josecha, Jody, Joanana, Rezy, Zorobabela, Salatiela, Neriego, Melchiego, Addy, Kosama, Elmadama, Hera, Jozego, Eliezera, Joryma, Mattata, Lewiego, Symeona, Judy, Józefa, Jonama, Eliakima, Melei, Menny, Mattaty, Natana, Dawida, Isajego, Obeda, Booza, Sali, Naasona, Aminadaba, Arama, Esroma, Faresa, Judy, Jakuba, Izaaka, Abrahama, Tarego, Nachora, Seruga, Ragua, Faleka, Habera, Szelacha, Kainama, Arpachszada, Sema, Noego, Lamecha, Metuszelacha, Henocha, Jareda, Malaleela, Kainana, Enosza, Seta, Adama, Bożego. Przed oficjalną służbą Pan Jezus dał się ochrzcić. Łaska spowodowała, że stanął obok tych, którzy potrzebowali się ochrzcić chrztem pokuty z powodu grzechu. Chociaż Pan Jezus nie znał grzechu, przez swój czyn pobudził innych do tego, aby wybrali drogę prowadzącą do życia. Utożsamił się ze skruszonymi grzesznikami. Jezus modlił się. Jak wiele widzimy w nim cech człowieka. W tej Ewangelii bardzo często znajdujemy ten wyraz społeczności Pana Jezusa z Jego Bogiem. W 5 rozdziale i 16 wersecie. Sam zaś oddalił się na pustkowie i modlił się. W 6 rozdziale i 12 wersecie. I stało się w tych dniach, że wyszedł na górę, aby się modlić, i spędził noc na modlitwie do Boga. W 9 rozdziale i 18 wersecie. I stało się, gdy modlił się na osobności, że byli razem z nim uczniowie, i zapytał ich tymi słowy: Za kogo mają mnie ludzie? I 29 wersecie. A gdy się modlił, wygląd oblicza jego odmienił się, a szata jego stała się biała i lśniąca. 11 rozdziale i 1 wersecie. A gdy on w pewnym miejscu modlił się,
I zakończył modlitwę, ktoś z jego uczniów rzekł do niego: Panie, naucz nas modlić się, jak i Jan nauczył uczniów swoich. I jeszcze w 22 rozdziale, w wersecie 32. Ja zaś prosiłem za tobą, aby nie ustała wiara twoja, a ty, gdy się kiedyś nawrócisz, utwierdzaj braci swoich. I jeszcze 41 wersecie. A sam oddalił się od nich, jakby na rzut kamienia, i padłszy na kolana, modlił się. Już w wieczności odwieczny Syn miłości Boga stanowił jego rozkosz i radość. Także i teraz, gdy jego Syn jako doskonały człowiek żył na ziemi, znalazł w nim upodobanie, czego nie omieszkał zaznaczyć wobec wszystkich. Czy możemy choć trochę zrozumieć uczucie Ojca, kiedy przedmiot swej miłości oglądał w takim uniżeniu? Dlaczego rodowód Jezusa zapisany jest w tej Ewangelii na początku jego oficjalnej służby, a nie na początku życia? Dlatego, że nie chodzi tutaj o złożenie dowodu na to, że Pan Jezus jest prawdziwym Mesjaszem, lecz o dowiedzenie, że ten, którego Bóg nazwał swoim synem, jest prawdziwym człowiekiem. Przedstawiony tu rodowód jest tak właściwie rodowodem Marii. Jezus był, jak mniemano, synem Józefa. W rzeczywistości jednak Pan Jezus swoje człowieczeństwo zawdzięczał relacji z Marią, a nie z Józefem.